Państwo, bardzo miło jest Państwa powitać na pierwszej rzeczywiście w tym roku konferencji, którą poświęcimy no, szczególne wydarzenie. Tak się powiem składa, że tutaj przede mną leży scenariusz dzisiejszej konferencji i w miejscu, w którym odnotowano moje powitanie, w nawiasie się znajduje zwrot o wyjątkowości tej ustawy, mam cokolwiek powiedzieć. Proszę Państwa, bo jest rzeczywiście powodem naszej dzisiejszej obecności tutaj coś wyjątkowego, coś, z czym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, co niewątpliwie jest z jednej strony przejawem ogromnego zaufania, którym to instytucja, muzeum, tego jeszcze Muzeum Narodowe, obdarowało niezwykłą grupę młodych ludzi. Rzeczywiście można to dzisiejsze wydarzenia, a przede wszystkim pretekst, jakim jest to, co za chwilę Państwo zobaczą, nazwać bez dwóch zdań czymś wyjątkowym, historycznym. Pozwólcie Państwo, że witając Państwa, uczynię to również w imieniu naszych wspaniałych gości, tych bez udziału, których ta wystawa, to przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku. Szczególnie miło mi jest powitać panią Katarzynę Łaśkiewicz, osobę, z którą współpracujemy już od wielu, wielu lat i za każdym razem ta współpraca pozostaje w naszej pamięci i uznajemy ją za niezwykle udaną. Witam również współkuratorów wystawy, pracowników działu edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu w osobach kierownika tego działu, pana Grzegorza Wojtuszkiego oraz pana Sławomira Orkiela. To oni roztoczyli rodzaj pewnego typu opieki, rodzaj swoistego wsparcia instruktorzy, ale przede wszystkim weszli w niezwykły dialog. Dialog właśnie z tymi, którzy, tak jak już powiedziałem kilka chwil temu, są bohaterami tego przedsięwzięcia. Zrobić wystawę. Za tymi dwoma słowami kryje się coś, co dzisiaj znalazło uwieńczenie właśnie w tym, co będziecie za chwilę Państwo oglądać, ale też jakby dało nam wszystkim ogrom refleksji i przemyśleń. Te proste dwa słowa mają swój wyjątkowy ciężar gatunkowy. Co to znaczy zrobić wystawę? Co znaczy przygotować przedsięwzięcie, które następnie zostaje udostępnione i musi się bronić, musi jakby przemawiać do odbiorcy. To, co zazwyczaj jest widoczne jako efekt finalny, owa wystawa, jest poprzedzona ogromem pracy, refleksji, czegoś, co wyróżnia muzeum, umiejętności współpracy, wzajemnego zrozumienia, wsparcia, a przede wszystkim ogrom kreatywności. Te wszystkie zadania, te wszystkie, powiem więcej, wyzwania spełnili właśnie ci. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprosiło do stworzenia wystawy grupę bardzo młodych ludzi. Tu wspomniane przeze mnie zaufanie przyniosło szczególny efekt. To oni, kto wie, wszak przecież doprawdy młodym życiu przeżyli jedną być może z najbardziej niezwykłych przygód. Coś, co nie mam wątpliwości,
zabiorą z sobą i będą to pamiętać, być może na zawsze. Rzeczywiście dane przyszło im się zmierzyć z czymś wyjątkowym. To dla nas jest wartość dodana, kiedy ktoś, zwłaszcza o tak specyficznej, wyjątkowej wrażliwości, otwartości, empatii i kreatywności, próbuje popatrzeć na to, czym dysponuje muzeum. I w oparciu o to stworzyć pewnego rodzaju przesłanie, pewną narrację, pewną opowieść, którą w co nie wątpię zainteresują odbiorcy. Pragnę wyrazić wielką wdzięczność za co? Za to, że zmierzyliście się z tym wyzwaniem. Za to, że być może lepiej zrozumieliście, a teraz już i wiecie, co znaczy tworzyć wystawę. I wreszcie za to, co dla nas jest szczególnie cenne i wartościowe. Podzieliliście się z nami sobą. Daliście nam odczuć, zrozumieć. I wierzcie mi, to nie jest truizm, kiedy na końcu tej triady pada słowo podziwiać wasz sposób patrzenia na sztukę. To mnie ujęło. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja, który jestem akademikiem i mam, mogę rzec, na co dzień kontakt z ludźmi młodymi, proszę mi wierzyć, traktuję to jako rodzaj swoistego przywileju, jako swoisty katarsis. Odświeżyliście nam, otworzyliście nam oczy na rzeczy, do których, kto wie, podchodziliśmy już być może nieco rutynowo, bardzo zawodowo. To jest właśnie to, co jest tą szczególną wartością dodaną tego przedsięwzięcia. Za cały wasz trud, za tę niezwykłą umiejętność współpracy i znalezienia wspólnego języka z tymi, którzy przecież starali was się wspierać, pomagać, podpowiadać, pragnę wam, młode Wrocławianie, młodzi Wrocławianie, tak to chyba jest nawet napisane w tym tekście, bardzo serdecznie, powiem więcej, kordialnie podziękować. A zatem, proszę Państwa, witam was wszystkich tutaj dzisiaj na tym wyjątkowym wydarzeniu. Głos młodego pokolenia, który jest dla muzeum, zwłaszcza podkreślam naszego muzeum, które nie dość, że ma już 75 lat, ale jest instytucją, która ma wypełniać bardzo konkretne zadania statutowe. A dzisiaj poprosiliśmy o to, aby podzielono się z nami, tak jak powiedziałem, własną wrażliwością, własnym odbiorem i własną reakcją na coś, co wbrew pozorom nie jest aż tak oczywiste i tak wyjątkowe. No jest, ale trzeba umieć na to patrzeć. Trzeba umieć starać się to zrozumieć. Czy młodego człowieka może zainteresować sztuka dawna? To, co za chwilę Państwo zobaczą i nie wątpię w to, potwierdza to, o czym właśnie przed chwilą miałem okazję powiedzieć. A teraz pozwólcie Państwo, za chwilę jeszcze raz pozwolę sobie zabrać głos, ale krótko, żeby oczywiście dopełnić, jeżeli to nie padnie za chwilę, słowa podziękowań, które i w tym wypadku, choć mamy do czynienia z grupą kuratorską, ale również dotrzeć winny do licznych pracowników, reprezentantów licznych działów Muzeum Narodowego. Ale zanim to nastąpi, bardzo uprzejmie proszę o zabranie głosu pana
Sławomira Ortyla i o opowieść o tym, skąd pomysł na tę wystawę, na czym zasadza się koncepcja i o czym tak naprawdę owa wystawa. Wystawa traktuje. Bardzo proszę. Cóż, nie jestem śmiały, ale muszę. Zacznę od początku. W sierpniu 2021 roku spotkał się poeta w mojej osobie z siedzącym po mojej lewej stronie historykiem sztuki, panem Grzegorzem Wojtulskim. Mówię o tym, bo ostatecznie, finalnie wystawa przybrała taki charakter. Jest to spotkanie literatury ze sztuką. Może tak jest, jak pisze jedna ze współkuratorek, Ola Raczyńska, w swoim wierszu Chaotyczna modlitwa do świętej Cecylii. Poeci, śpiewacy, muzycy zawsze się wypaczą w tłumie. Może jakoś się tak po prostu poprzyciągaliśmy, żeby zrobić tę wystawę. Ale tak jak podkreślam, nie od początku o tym z kolegą wiedzieliśmy. Najpierw usiedliśmy i zaczęliśmy myśleć o niszy w wystawiennictwie muzealnym. I wtedy zrodził się pomysł na taką, a nie inną wystawę. Skontaktowaliśmy się z panią Katarzyną Łaszkiewicz, bo większość współtwórców wystawy jest laureatami konkursu, który LO10 z panią Katarzyną Łaszkiewicz i Muzeum Narodowe od wielu lat organizuje. I tak się zaczęło. Wybór magazynach dzieł sztuki, teksty literackie, promocja, plakat, publikacja, filmy. Do wszystkich tych działań młode osoby podchodziły bardzo chętnie, z entuzjazmem. Wystawę cechuje przez to, że jest tak dużo współtwórców, jak Państwo za chwilę zobaczycie, pewne rozedrganie. Ale jak dla mnie, to rozedrganie wystawy kojarzy się z rozedrganym letnim ogrodem, gdzie każdy jest zachwycony. Możemy obejmować całość, możemy skupiać się na fragmentach. Wystawa może być tak odbierana jako jakieś mikrokosmosy i makrokosmosy. I to tylko od widza zależy, co w danym momencie wybierze. To jest niesamowite, ta wielopłaszczyznowość wystawy. Przy tym wystawę cechuje wolność. Ci wszyscy młodzi ludzie mieli wolność wyboru dzieła sztuki i pisali nie na zadany temat, tylko wręcz byli przez nas zachęcani do tego, żeby otworzyć siebie, żeby poprzez zestawienie się, konfrontację ze starym dziełem sztuki, opowiedzieć o sobie, o współczesności. To nie w każdym tekście wybrzmiewa wprost. Żeby połapać niektóre wątki, no to po prostu potrzebna jest chwila, ale to wszystko jest podane. I oczywiście to, co ostatnie, to wystawę cechuje dialog. My z kolegą i ze współuczestnikami, współtwórcami zbudowaliśmy dialog literatury ze sztuką. Ale w pewnym momencie dołączyły genialne scenografki. Pani Edyta Białacka i Klaudia Maślej-Feluś. My z kolegą podchodziliśmy do młodych z takim nastawieniem rodzicielskim. Naprawdę. A jak panie scenografki się pojawiły i powiedziały, że każdy tekst ma się znaleźć na wystawie, to nas tym kupiły. My już później nie dyskutowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że one znowu podchodzą z uczuciami macierzyńskimi do młodych. I wiedzieliśmy, że to po prostu musi dobrze wypaść, zaistnieć. Panie zaproponowały, żeby młodzi w pewnym momencie zrobili kolaże. Ci przecież młodzi literaci nagle stali się artystami. Usiedli, faktycznie robili kolaże. Scenografki to świetnie wykorzystały, bo ten dialog, o którym mówię, pomiędzy literaturą a sztuką, nagle został poszerzony o coś bardzo współczesnego, plastycznego, o po prostu kolaże. Później dorzuciły jeszcze chodniki, które mają wprowadzić w dialog najmłodszych.
bo my o tym, tworząc wystawę, myślimy. Wystawa nie jest dla jednej grupy wiekowej. Musimy myśleć o najstarszych, o średnich, o najmłodszych. Musimy myśleć o osobach, którym wystawa musi stać się dostępna, gdy na przykład nie widzą albo nie słyszą. To wszystko ta wystawa gwarantuje. W jednym ze swoich wierszy Maja Majewska, w wierszu Świat jakby zatrzymał się, pisze coś takiego, jej podmiot mówi coś takiego, że idąc przez pole, zwraca się do drugiej osoby, jest to jakaś taka chwila, którą ona na pewno zapamięta, gdy minie miłość, młodość. Ja myślę, że ja też to zapamiętam i my wszyscy. Zapamiętam to na przykład, jak młodzi się pojawili, bardzo nieśmiali. A w pewnym momencie padło pytanie, czy chcecie, żeby taki tytuł miała wystawa, a pierwotnie było to Impresje Młodzież o sztuce dawnej. Młodzi stwierdzili, że już nie są młodzieżą, że oni chcą, po prostu, że oni są młodymi. Przy tym podali konkretny wiek, kiedy młodość się zaczyna, a kiedy kończy, czego w ogóle nie chciałem zanotować w pamięci, bo po prostu nie warto, to zapamiętam. Zapamiętam też swoje pieczenie babeczek dzień przed warsztatem kolażu, bo pomyślałem sobie właśnie tak ojcowsko, myślę sobie, jak oni przyjdą mi z uczelni po zajęciach, jak zaczną mi tutaj mdleć, no to po prostu musi coś być. No i tak było. I na koniec przywołam wiersz Agnieszki Listwan, Okradziony. I ona tak ogólnie tam stwierdza, że młodość stoi w deszczu, który nigdy nie pada. Ja myślę, że dzisiejszy dzień dla wszystkich to stanie w słońcu. Teraz przekażę współkuratorowi głos, Grzegorzowi Orkowskiemu. Tak, dzień dobry Państwu. Ja tutaj troszeczkę statystyk, które też związane są z wystawą. Mieliśmy do dyspozycji, tak wybraliśmy, około 300 dzieł, które znajdują się zarówno pochodząc z galerii, ale również myślę, że to będzie duża atrakcja dla tej wystawy, takich, które są bardzo piękne, ciekawe, a dosyć rzadko opuszczają magazyn, więc tam się mogły one znaleźć i przy okazji też być zakonserwowane. Z tych 300 młodzież 18 osobowa grupa młodzieży, tutaj mamy współtwórców wystawy, wybrała 69 prac. Powstało 33 teksty, które wszystkie zostały tutaj umieszczone w przestrzeni wystawy i również w wydawnictwie, które towarzyszy wystawie, które będzie też do nabycia w naszej księgarni muzealnej. To, co myślę, że jest bardzo fascynujące, to to, że tytuły sal, części tej wystawy są podyktowane rodzajem literatury, po prostu wierszy, wyborem samej młodzieży, która po prostu o takiej, a nie innej tematyce napisała swoje utwory. W związku z tym wystawa ma kilka części, ikony kultury, codzienność, jej portret, następnie Pod chmurami, sakrum, portrety mężczyzny i też ma taki wymiar na końcu humorystyczny. Tutaj powstały 4 teksty memów ze strony młodzieży, my troszeczkę też tam uzupełnialiśmy. Na korytarzu są obrazy z tekstami memów umieszczone. Dla, jak kolega tutaj zaznaczył, dla każdej grupy odbiorców staraliśmy się, aby było coś ciekawego w tym dialogu. Dlatego na wystawę zostały przygotowane 3 karty, począwszy od tej grupy dla najmłodszych pod opieką rodziców, a więc rozsypane literki dla grupy 3-5. Te karty mamy tutaj również, będą Państwo mogli, wchodząc na wystawę,
rozsypane mecadło dokładnie, sobie je oglądnąć. One są tam umieszczone. Dla grupy 6-12 to jest pokoje zagadek, gdzie dzięki rozwiązaniu rebusów zagadek będą mogły poznać treści wystawy. No i grupa dorosłych, która oczywiście liczymy, że wejdzie w dialog z tekstami, z obrazami, ale na pewno pomocną kartą będzie taki szlak wybitnych polskich malarzy i malarek, który można też pobrać i jest on też pewnego rodzaju przewodnikiem. Mamy tutaj, Państwo też mogą wziąć karty z naszą ofertą, 2 miesiące, myślę, że dosyć obficie nasycone wydarzeniami dla tych grup, również dla grup niepełnosprawnych, bo mamy oprowadzania dla osób głuchych, mamy też dla niewidomych, mamy też spotkanie autorskie z naszymi twórcami, literatami, współtwórcami wystawy. Także wszystko to jest w możliwości właśnie skorzystania. Oddaję teraz głos pani Katarzynie, która powie również o konkursie literackim, który do tej wystawy jest organizowany. Dzień dobry, witam Państwa. Moja współpraca z Muzeum Narodowym rozpoczęła się w 2008 roku i jestem przeszczęśliwa, że trwa do dzisiaj, a polega na współorganizowaniu konkursu literackiego. 10 Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Narodowe proponują młodzieży szkół średnich właśnie konkurs literacki, którego tematy zawsze związane są z Wrocławiem, z jego historią, kulturą, architekturą, zabytkami, zasobami muzealnymi, czy po prostu najszerzej pojętą, niepowtarzalną atmosferą naszego miasta. I przez 15 lat, 15 edycji, młodzi ludzie udowodnili, że naprawdę mają nieograniczoną wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość, no i przede wszystkim, że są utalentowani, że po prostu świetnie piszą. I ja myślę, że właśnie te 15 edycji konkursu było dostatecznym powodem do tego, aby muzealnicy wyszli z tak fantastyczną propozycją, aby laureaci, nie tylko laureaci, po prostu uczestnicy wszystkich tych 15 edycji współtworzyli wystawę muzealną, gdzie dzieło sztuki spotka się z tekstem literackim, przez to dzieło zainspirowane. No i teraz chcę właśnie powiedzieć o 16 konkursie literackim, który jest ściśle związany z wystawą. Bo w salach wystawowych znajdują się nie tylko dzieła sztuki, które swoją impresję literacką już otrzymały, ale też takie, które dopiero na nią czekają. I to jest właśnie pole do działania dla tegorocznych uczestników konkursu. Po pierwsze, muszą odwiedzić wystawę. Po drugie, odnaleźć taki eksponat muzealny, który ich zainspiruje, no i stworzyć właśnie impresję w dowolnej formie literackiej. No, wydaje mi się, że pomysł panów jest wspaniały, bo w ten sposób jeszcze młodsi od młodych będą kontynuować dzieło swoich starszych kolegów i jak gdyby będą rozrastać się jeszcze zasoby tej wystawy. I to pokrótce tyle. Oczywiście szczegóły związane z konkursem będą rozesłane do wszystkich szkół. No, ja naprawdę dziękuję serdecznie za te lata współpracy. Dla mnie to jest ogromna wartość. Dziękuję. Bardzo uprzejmie. Bardzo uprzejmie. Dziękuję. Jeżeli mogą Państwo, jeszcze chciałbym właśnie też wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy oczywiście naturalnym jest, że zawsze tutaj podnosimy wagę i znaczenie pracy współkuratorów, a tutaj jest ich aż
18. Prace trwały rzeczywiście, przeszło 2 lata, a efekt za chwilę Państwo zobaczycie, ale no, bez wsparcia muzeum jako instytucji ta wystawa oczywiście by nie miała szansy powodzenia, w sensie, żeby powstała, więc proszę, aby przyjął do wiadomości moje słowa wdzięczności wspomniane już tutaj, a jakże scenografki pani Edyta Białacka i Klaudia Masioj-Feluś. Bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi montażystów pod kierownictwem pana Piotra Żółka, a przede wszystkim producentom, bo ich rola i znaczenie w powstawaniu tych dzieł, jakimi są nasze wystawy, zawsze jest ogromna. Jarosław Gałun, Filip Kuźniar. Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję pracownikom konserwatorskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, bo jak Państwo wiecie, każde dzieło, które pojawi się w przestrzeni publicznej, musi być stosownie przygotowane. Często poprzedzone jest jego prezentacja bardzo gruntownymi pracami konserwatorskimi, długoczasowymi, niemały to wysiłek. Bardzo uprzejmie dziękuję działowi wydawnictw Muzeum Narodowego we Wrocławiu z panią kierowniczką Bogusławą Iwidzik-Ćwikowską. Efektem pracy są nie tylko tutaj zaprezentowane karty, ale też przede wszystkim no, publikacja, katalog wystawy dość wyjątkowy, bo właśnie Państwo macie okazję go zobaczyć. Tu rzeczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Również podziękowania kieruję w stronę działu promocji i komunikacji. To dzisiejsze nasze spotkanie jest tego dowodem, jak trud i wysiłek został włożony w organizację. No, tak naprawdę szczególne wyrazy wdzięczności, ale one są trochę na kredyt, jakby, czy trochę właśnie czekające na spełnienie. Oczywiście kieruję w stronę działu edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wszak sam pomysł, idea, ta współpraca, bo dla mnie to jest wyjątkowa wartość, rzeczywiście no, sprawiły, że podkreślam, to historyczna wystawa. Czegoś takiego wcześniej nie było. Jak powiedziałem, jest to też przejaw skrajnego zaufania i też pewnej nadziei. Nadziei, która jednak już znajduje pewnego rodzaju potwierdzenie, bo pragnę Państwa poinformować, choć jeszcze oczywiście do końca tego miesiąca, ba, całego pierwszego kwartału dzieli nas równo prawie 2 tygodnie, to wiele wskazuje, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu osiągnie swoisty, no już trudno nazwać to rekordem, do tego się już przyzwyczailiśmy, ale no wyjątkowy wynik frekwencyjny, który będzie zapewne o blisko 30% wyższy od tych osiągów frekwencyjnych, które dane nam było uzyskać pod koniec, czy na koniec pierwszego kwartału roku minionego. Roku, który no, doprowadził nas do niekwestionowanego rekordu frekwencji, wszak zbliżyliśmy się do blisko 800 tysięcy widzów. Kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, myślę, że odpowiedź znajdują Państwo właśnie chociażby dzisiaj w tym naszym spotkaniu. Muzeum Narodowe we Wrocławiu czyni wszelkie możliwe działania, podejmuje, aby ten dostęp do tego muzeum, a zainteresowanie jego ofertą było coraz większe. I muszę Państwu mówić, że my tkwimy w pewnym, powiedziałbym, schemacie myślowym, no, Muzeum Narodowe, nasza siedziba, te popiersia, te konstrukcje architektoniczne, wszystko to budzi taki trochę z jednej strony szacunek, co zrozumiałe, ale też pewien dystans. To, że dzisiaj zaprosiliśmy do współpracy ludzi młodych, tych, którzy, no, umówmy się, znowu nie uznają muzeum za instytucję kultury pierwszej, powiedzmy, konieczności, pierwszej potrzeby, jest właśnie dowodem tych naszych zabiegów. Tego, aby przekonać, że to miejsce powinno być jak najbardziej
otwarte, dostępne i pilne właśnie tych szczególnych widzów, o tej wyjątkowej wrażliwości, o tym jedynym swoim rodzaju sposobie patrzenia, postrzegania, co ciekawe, co budujące także sztuki dawne. A zatem tym tłumaczę właśnie między innymi właśnie tę szczególną jakby efekt naszych działań, tę szczególną frekwencję jej ponadnormatywny wzrost, który już w tym momencie, choć za wcześnie mówić o efektach, to jeszcze dużo wody upłynie w rzece Odrzej, w pobliskiej Zatoce Kontur, ale mamy nadzieję, że właśnie poprzez tego rodzaju działania to zainteresowanie będzie sukcesywnie wzrastać. A cóż może nas bardziej cieszyć niż wasza właśnie tutaj obecność, i to nie w wymiarze tylko i wyłącznie gości, widzów, ale także tych, którzy ponoszą współodpowiedzialność. Teraz być może dopiero lepiej zrozumiecie nasze poczynania, nasze intencje. Nie jest to bowiem ani łatwe, ani proste, ani, co często daje o sobie znać w takich relacjach, szybko dające się zrealizować. Proszę Państwa, o tych najcenniejszych, bo pochodzących z ust współkuratorów, refleksjach, doświadczeniach, a może też i impresjach, opowiedzą Państwu pani Weronika Pater, Jan Samuel i Marta Śledzińska. Ci, którzy współtworzyli to przedsięwzięcie, jakim jest wystawa nasza. Witam bardzo serdecznie. Jak już pan dyrektor mi przedstawił, nazywam się Weronika Pater i jestem studentem drugiego roku dziedzictwa kultury materialnego. Dlatego ta przygoda z muzeum, jak również myślę współtwórców, była wielkim doświadczeniem, ponieważ mogliśmy doznać przyjemności odwiedzenia właśnie archiwów muzealnych i wybrania dzieł, które nigdy nie były widziane na przykład przez nas, ponieważ kojarzymy większość wystaw, które tutaj były tworzone, i te dzieła nakłoniły nas do refleksji i stworzenia tekstów. Nie licząc dzieł XIX-wiecznych, których jest najwięcej na tej wystawie, mamy również maski staroegipskie, mamy sztukę średniowiecza i nowożytną. I to dowodzi temu, że nie wybieraliśmy tych dzieł, jak już było wspominane, względem klucza, tematu, stylu bądź formy. Wybieraliśmy je przez to, że poczuliśmy coś, patrząc na nie i chcąc opowiedzieć historię, nadać drugą stronę sztuki, która już wcześniej została stworzona. Więc uważam, że taka impresja nasza, młodych, przypadnie do gustu wielu odbiorcom, czy to będą dzieci, czy młodzież właśnie, czy osoby starsze, ponieważ będziecie w stanie zrozumieć bądź poznać nasze zdanie odnośnie sztuki dawnej. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jan Samuel i jestem studentem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu tematykę oraz format prac, które zostały stworzone na potrzeby wystawy Impresje Młodzi o sztuce dawnej. Na potrzeby wystawy powstały aż 34 utwory literackie w formie poezji lub prozy, które odnosiły się do wybranych przez nas obrazów lub rzeźb. Nie mieliśmy żadnych ograniczeń poza naszą własną wyobraźnią. Niestety nie będę Państwu w stanie przedstawić wszystkich tematów oraz motywów, które zostały poruszone na tej wystawie, gdyż jest ich po prostu zbyt wiele. Natomiast będę w stanie przedstawić te najważniejsze. W kulturze mamy wiele postaci wielkich i unikatowych, takich jak Stańczyk, Wernychora lub Hamlet. Części twórców posłużyli oni za inspirację, dzięki czemu wiele klasycznych dylematów odrodziło się w nowej, unikatowej perspektywie młodego człowieka. Przykładem takiego odrodzenia są Natrętne myśli autorstwa Doroty Sokołowskiej, dzieło nawiązujące do Hamleta, opowiadające o nieszczęściu, obłędzie i samotności, prowokujące do refleksji na temat natury utraty. Jednak ta wystawa to nie tylko wielkie dylematy. Wielu młodych artystów poruszało lekką i przyjemną tematykę, taką jak codzienność. Oczywiście czasami każdy dzień wydaje się ponury, smutny,
depresyjny. Jednak przez większość czasu codzienność jest czymś wyjątkowym. Zwłaszcza kiedy jesteśmy otoczeni przez naturę, wieś Arkadię, beztroskę. Tak jak podmiot liryczny wiersza Mai Majewskiej, świat jakby zatrzymał się. W szczęśliwej codzienności zawsze towarzyszą nam ludzie. Ci unikatowi, ci ważni, wielcy. O tych ludziach również my pisaliśmy, tworząc unikatowe postacie, które zapadają w pamięć. Były postacie, które są szerzej znane na kulturze, jak tytułowa bohaterka wierszy Anny Kornafel, Ofelia. Jak i postacie mniej znane, stworzone przez nas, takie jak hrabia z mojego utworu Ofiara. Jeśli miałbym wymienić coś, co łączy te wszystkie postacie, to na pewno są to doświadczone przez nich zloty i upadki, które czynią ich tak bardzo ludźmi. Wreszcie chciałbym wspomnieć o tematyce, która jest poruszona głównie w dwóch salach naszej wystawy, zatytułowanych Pod chmurami i Sakrum. Sale te idealnie uzupełniają się tematycznie. Teksty zawarte w tych salach pokazują unikatowe postawy młodych ludzi do życia, Boga oraz egzystencji. Przedstawiają również to, w czym na co dzień żyją młodzi ludzie, a co wcale nie jest tak inne od tego, co przeżywają Państwo na co dzień. Mam tutaj przemówienie, ale to, co chcę powiedzieć, chcę powiedzieć prosto z serca. Śmiało. Dziękuję. Jak myślę o młodym pokoleniu, to myślę o internecie, TikToku, COVID-zie. Jednak po zapoznaniu się z tymi wszystkimi tekstami, muszę powiedzieć, że są one o tym, czym żyjemy my wszyscy. My wszyscy jako ludzie. Są one o szczęściu, samotności, smutku, miłości, przyjaciołach, rodzinie. Czy ktoś z Państwa tego nie doświadczył? Myślę, że nie. Jeśli będą Państwo czytać te teksty, to zachęcam do poszukania w nich siebie. Uważam, a nawet nie uważam. Mam pewność, że się Państwo odnajdziecie. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Marta Śledzińska, jestem studentką z drugiego roku organizacji i produkcji filmowej i telewizyjnej w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako współtwórca wystawy Imprezy Młodzieży o Sztuce Dawnej napisałam dwa teksty literackie oraz podjęłam się realizacji filmu, który przedstawia cały proces powstawania naszej wystawy. Bardzo ważnym aspektem jest już wcześniej wspomniany dialog. W związku z tym poprosiłam współtwórców, aby odpowiedzieli mi na parę pytań, a mianowicie, czym jest dla nich sztuka, czym są dla nich impresje oraz jakie uczucia towarzyszyły im podczas tworzenia prac literackich na wystawę. Myślę, że nie muszę tutaj nawet opisywać mocy zaangażowania, ponieważ ona jest doskonale widoczna na naszej wystawie. Tak samo bardzo ważnym aspektem są oczy i tutaj również miałam przyjemność wykonać zdjęcia tytułowych oczu, tytułowych młodych ludzi, ich oczu. I to właśnie przez oczy chcemy prowadzić ten dialog. Chcemy, aby ludzie zobaczyli na własne oczy naszą wystawę oraz sami odpowiedzieli sobie na pytanie, czym jest dla nich sztuka, czym są dla nich impresje oraz jakie emocje towarzyszą im w życiu codziennym. Dziękuję. To ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Już na, rzeczywiście po tym, co Państwo wysłuchali, w tym jakże szczerym, pełnym ekspresji, ale też no, bardzo wymownym dialogu czy wypowiedziach współkuratorów, nic innego mi nie pozostaje, jak tylko Państwa bardzo, bardzo serdecznie zaprosić. Może rzeczywiście postawcie sobie takie pytanie, na ile Państwo odnajdujecie się właśnie i w tych tekstach, i w tych refleksjach, i w tych przeżyciach. Jedno, co warte jest podkreślenia i za co jestem przede wszystkim wdzięczny. Dzisiaj żyjemy w tak dziwnych czasach, w dziwnym świecie, że pojęcie szczerości poddane zostało skrajnej relatywizacji. Tutaj, w tym miejscu, w tych przestrzeniach, w tych dziełach sztuki i reakcjach na nie daje o sobie znać przede wszystkim szczerość. I na obcowanie z tą szczerością bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do Państwa dyspozycji oczywiście są
współkuratorzy, opiekunowie, mentorzy, to ogrom niezwykłych, niezwykłych ludzi. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze tylko dodać, że oczywiście inni współkuratorzy znajdują się z lewej strony, żeby Państwo wiedzieli, dokąd udać się. I też parę osób widzę w centrum. Także można zapraszam. Proszę uprzejmie, tak. Proszę bardzo. Elita, ale na przykład, że poproszę o tym z tym radiowcem, to sobie jakoś tam żartuję. Dzień dobry Państwu. Elik Wita, Radio Warsztat, jestem zupełnie przypadkowo. Jeszcze wystawy nie zobaczyłem, a jestem bardzo podekscytowany tym wszystkim, co usłyszałem od Was. Pan dyrektor powiedział o wielkości tego projektu. Pani Katarzyna to również potwierdziła. Właśnie dla Was, dla młodych artystów, mam pytanie do Pani Marty, Weroniki i Jana. Pan Ortyl z pewnością to potwierdzi, że dla młodych poetów, poetek, pisarzy, pisarek, zdobycie własnego tomika z wierszami jest potężnym wyzwaniem i wielkim szczęściem. Ja użyję tego określenia, jak Wy czujecie się, będąc tak młodymi ludźmi, już eksponatami muzealnymi i czy macie świadomość tego, że bierzecie udział w czymś naprawdę wielkim? Dziękuję za pytanie. Mianowicie jest to naprawdę niepowtarzalne doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy dumni, że udało nam się to stworzyć. Wszyscy jesteśmy dumni z naszych tekstów, z naszej pracy. I myślę, że dopiero do nas to dotrze w momencie, w którym już wyjdziemy na wystawę ostatecznie, zobaczymy, że ludzie też mogą słuchać tego, co powiedzieliśmy, tego, co chcieliśmy przekazać. I wtedy, kiedy ludzie odnajdą się w naszych słowach i w rzeźbach i obrazach, które wybraliśmy. Ja myślę, że to była wielka szansa dla nas, aby pokazać właśnie tą perspektywę młodych ludzi, a jednocześnie te rzeczy, które są w nas unikatowe oraz te rzeczy, które nas łączą. I myślę, że tą szansę wykorzystaliśmy. To może ja trochę inaczej powiem. Ja od dziecka byłam zabierana na wystawę przez swoją rodzinę i dla mnie największym marzeniem było widzieć powieszoną pracę swoją w jakimś muzeum. Zawsze chciałam towarzyszyć tej podróży, czy to artystów, czy też samych sobie. I uważam, że to było moje największe spełnienie marzeń, że teraz będę mogła wejść, pokazać rodzinie, znajomym, profesorom, że byłam w stanie stworzyć coś, co wisi i ludzie będą mogli to oglądać i spróbować zrozumieć też, co siedzi w mojej głowie. Proszę bardzo, jeszcze zachęcamy do skorzystania z mikrofonu, bo to jak mówiliśmy tutaj również są. My zaskoczeni zostaliśmy z tej strony, myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni. Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem przykładem tych starszych, którzy już dawno mają ze sobą liceum, to całe artystyczne uzewnętrznianie się w konkursach, teatrach, muzyce, już dawno mam za sobą. Więc to, że byłam w stanie wrócić trochę właśnie do tej nie młodzieży, do tego młodszej wersji Ani, i móc jeszcze raz gdzieś zatopić się w tej swojej kreatywnej stronie i móc uzewnętrznić się z trochę młodszymi, trochę starszymi współstudentami, uczniami, bardzo dużo nam dało takiej możliwości, żeby uzewnętrznić się, jeszcze raz się pokazać troszkę z innej strony, zobaczyć, czy my jeszcze to tam mamy, czy już jesteśmy dorośli, więc tego nie mamy, chociaż zawsze w nas to zostaje, i móc podzielić się tym z innymi, więc czy chętnie zobaczyć swój wierz na scenie? Bardzo chętnie. Proszę bardzo, jeszcze ktoś, może bardzo proszę. To ja myślę, że tak z mojego punktu widzenia, na przykład zawsze te wystawy w muzeum i ci autorzy, którzy tam mieli swoje prace wywieszone, byli tak bardzo daleko, było to dla mnie tak bardzo odległo, żeby kiedykolwiek coś mojego autorstwa, na przykład osoby, którą znam, się tak znalazło. Dlatego dla mnie jest to niezwykłe przeżycie, że mogę tam zobaczyć swój wiersz, obraz, który wybrałam, dwa obrazy, na które się zdecydowałam. Czyli jest to takie, będzie to niesamowite wspomnienie na całe życie po prostu. Dziękuję.
Ewangelię chciałem dodać od siebie, że nie trzeba być humanistą z krwi i kości, żeby brać udział w tej wystawie, a jest to wspaniała okazja, żeby obcować ze sztuką. Osobiście studiuję mechanikę i budowę maszyn, przedmiotów humanistycznych na tym kierunku po prostu nie ma, jest może angielski, ale tak, żeby móc poobcować ze sztuką, no to jest wspaniałe wydarzenie i okazja nie do powtórzenia. Dla mnie ta wystawa przede wszystkim udowadnia, jak wiele różnych idei i jak wiele różnych ludzi może się spotkać w sztuce. Jako grafik tak naprawdę ciągle mam do czynienia ze sztuką bardzo współczesną i możliwość ponownego jakby powrócenia do tworzenia i do starszych dzieł też było dla mnie czymś niezwykłym tak naprawdę, szczególnie możliwość wejścia do archiwów muzeum. Więc jest to naprawdę chyba jedno z niewielu przeżyć, które będę tak długo pamiętać. Dobra, jeszcze ktoś z Państwa, jeżeli jest, tak, bardzo gorąco. Ja jeszcze mogę dodać. Powaliła już na spadzie. Ja może jeszcze od innej strony, bo jako, że otaczam się środowiskiem artystycznym, przebywam w środowisku artystycznym wrocławskim, no to swoje nazwisko też gdzieś widuję w różnych miejscach, ale ta współpraca z tą instytucją, jaką jest muzeum i ten dialog ze sztuką dawną jest dla mnie osobiście czymś niesamowitym. No i to, co jeszcze doceniam w tym projekcie, w tej wystawie, to jest ta wymiana naszych myśli jako tych młodych osób, bo dla mnie ta droga poetycka jest taką drogą dość samotną. Jestem ja i moje myśli, moje teksty, a tutaj faktycznie mamy okazję gdzieś zetknąć się ze sobą nawzajem, wymienić pomiędzy nami te nasze myśli, pomiędzy tymi obrazami, ale też pomiędzy nami jako pomiędzy artystami. Więc bardzo się cieszę, że biorę w tym muzeum. Jeżeli chcieliby Państwo też uczyć. To może jeszcze powiem, że myślę, że wszyscy czujemy się niesamowicie uhonorowani, że dostaliśmy taką możliwość, no tak jak już poprzednicy powiedzieli, że jest to niezapomniane przeżycie. Myślę, że będę to wspominać bardzo długo, w zasadzie zawsze. I na pewno przez to właśnie jeszcze spotkała nas pandemia podczas przygotowań do tej wystawy i wszystko się tak trochę rozległo, wszystko długo trwało, więc jestem w stanie zaobserwować pewną swoją ewolucję na przestrzeni przygotowań do wystawy. Jest to dla mnie możliwość, żeby popatrzeć, skąd przyszłam. Może mogę się zastanowić taką zwierząt. No i na pewno będę wykazywać wszystkim przyjaciołom, znajomym, ludziom, wszystkim się chwalę, że o, jest coś takiego, zobaczcie, patrzcie, co się może dziać w Muzeum Narodowym. Widzicie, to się to... Bo ja mam czasami wrażenie, że rzeczywiście jest taka mentalność, że o, Muzeum Narodowe, stare rzeczy, dla niektórych ludzi nic ciekawego, a jednak ile można z tego zaczerpnąć, ile można z tego wykrzesać, ile można z tego poczuć, więc myślę, że to też jest niesamowity sposób dla młodzieży, żeby zrozumiała, jak wielką wartość ma właśnie ta sztuka dla młodych. Także mam nadzieję, że będzie to inspiracja dla następnych pokoleń i bardzo przyjemny sposób na spojrzenie dla tych starszych. Bardzo uprzejmie dziękuję. Proszę Państwa, to już jest ten moment, gdzie te wszystkie słowa, które dane Wam było wysłuchać, aby one znalazły potwierdzenie w tym, co chcemy Państwu zaprezentować, co chcemy pokazać w ramach tej wystawy. No, jak powiedziałem, niezwykłej wystawy, szczególnej wystawy, wyjątkowej wystawy. Bardzo, bardzo serdecznie na nią Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Thank you.